naszą wędrówkę. Rozpoczynamy idąc szlakiem Młynówki, która swój początek bierze w jazie na rzece Dubnia we wsi Bieńczyce. Jest to odnoga rzeki Dubnia, która w pierwszej kolejności zasila młyn w Bieńczycach, którą będziemy mieli dzisiaj okazję odwiedzić. Zbliżamy się do budynku młynu w Bieńczycach, budynku zdewastowanego, opróżnionego ze wszystkich elementów metalowych. Budynek, który prawdopodobnie nowy właściciel rozbierze. Chodzimy w głąb tego zniszczonego, cudownego obiektu, tej historii Polski, tego obiektu, który uległ spaleniu w 2010 roku, tego zabytku, który posiada ten czarodziejski urok. Niestety zmiany są nieodwracalne, a młyn ten prawdopodobnie będzie rozebrany. Stąpając po starych deskach, stąpamy po historii. Historii sięgającej XV wieku, bo w tym czasie powstał pierwszy młyn nad Młynówką. Te mury do nas przemawiają. Żal, naprawdę wielki żal. Czy to było podpalenie, czy to było samo zapalenie, nie wiemy. Ale proszę zauważyć, jaka to była cudowna konstrukcja. Powoli wychodzimy schodami na pierwsze piętro budynku. Jak widzimy, nawet poręcza zostały przez złomiarzy zdemontowane. I tutaj mamy przepiękny widok na cudowną salę. To była, jeżeli się nie mylę, to tutaj znajdowały się zbiorniki. Tam w tle okna widzimy przepływającą rzekę Młynówkę. Po prawej stronie mamy rzekę Dubnię, rzekę Matkę. I co jest wspaniałego? Niech Państwo naocznie przekonają się o tym przepięknym obiekcie, który prawdopodobnie zostanie zlikwidowany, albo jego obecna struktura zostanie zlikwidowana. Ja zawodu jestem kucharzem, mistrzem kucharskim, instruktorem i tak się złożyło, że w latach 71, 72, 73 byłem szefem kuchni w Arkadii. Arkadia była w tym okresie jednym z najładniejszych lokali, nie tylko w Hucie, ale i w Krakowie. Był to lokal nowoczesny, z działalnością artystyczną, ponieważ od godziny 17 rozpoczynały się dancingi, niejednokrotnie z występami artystycznymi. Były dni, że naprawdę tłumy ludzi czekały, żeby się dostać do Arkadii, prawda, gdzie nie było już miejsca. Dominował profesor Zin, który z całą rodziną przyjeżdżał w niedzielę do Arkadii, nie mówiąc już
o sportowcach z klubu Hutnik, o bokserach, którzy wręcz uwielbiali tam po prostu spędzić czy zjeść, prawda, ponieważ kuchnia była w tym okresie naprawdę na wysokim poziomie. W porze obiadowej no to cieszył się opinią bryzol z pieczarkami. Dlaczego? Dlatego, że w tym okresie mięso było niemrożone. Mięso przychodziło z rozbieralni świeże, gdzie proces dojrzewania zachodził na miejscu. Pieczarki dostarczał taki pan Majewski, świeżutkie pieczarki te hodował w dawnym składzie amunicyjnym przy kombinacie, prawda, więc były to pieczarki prosto z pieczarkarni przywożone do Arkadii. Staram się mieć cały czas no, kontakt z tym zawodem, bo jednak uważam, że zawód kucharza jest zawodem pięknym, ale zawodem, który bardzo wysoko stawia poprzeczkę pod względem jakości, czystości, bo ja nie zapomnę, jak wychowawczyni w szkole to nam powiedziała takie słowa. Pamiętajcie, lekarz chodzi w białym kitlu i wychodzicie w białym kitlu. I mówi, i jeden i drugi pracuje dla ludzi, dla człowieka, więc niech będzie to waszą wskazówką.